Na pierwsze niedoróbki radni, a przede wszystkim wolontariusze zwracali uwagę jeszcze latem. Kilka tygodni po przeprowadzce schroniska dla zwierząt z ulicy Portowej na ulicę Sportową. Nowe boksy dla psów miały śliską nawierzchnię, brak było ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach dla kotów. Zwracano też uwagę na pękające ściany, wysoką temperaturę latem w boksach, nieodpowiednie odpływy dla fekaliów, uszkodzona była część włazów i klamek. Dodatkowo już na początku doszło do awarii kanalizacji. Najgorzej jednak wyglądał wybieg dla psów, który nawet po niewielkich deszczach zmieniał się w bajoro. Wszystkie usterki są Systematycznie naprawiane. Jeśli chodzi o odwodnienie dużego terenu, wybiegu za schroniskiem, również już podjęliśmy decyzję co do technologii i jak tylko aura pozwoli, ponieważ widzicie Państwo za oknem, co się dzieje. No, zima ma to do siebie, że raczej w większości inwestycji na zewnątrz zimą się nie realizuje. Ten teren również zostanie przygotowany pod względem melioracyjnym, ponieważ tam bardzo wysoko zalegały wody gruntowe i to bardzo szczególnie pieskom, bo koty chyba nie są za bardzo wypuszczane na zewnątrz, bardzo przeszkadzało. Jak dodał wiceprezydent Marek Goliński, usterki wykonawca schroniska będzie musiał naprawić w ramach gwarancji. Kompleks składający się z pomieszczeń administracyjnych, weterynaryjnych i boksów dla zwierząt oddano do użytku w czerwcu ubiegłego roku. Obiekt kosztował niemal 7,5 miliona złotych. Słupski jest jego właścicielem w połowie. Pozostałymi udziałowcami są miasto Ustka oraz pięć okolicznych gmin. Usterki w obiekcie to nie jedyny problem słupskiego schroniska. Na profilu przytuliska w mediach społecznościowych kilka dni temu pojawił się dramatyczny apel z prośbą o pomoc w zbiórce pieniędzy na zapłacenie rachunku za gaz za grudzień ubiegłego roku. Opłata wyniosła ponad 16 700 zł. Taki rachunek mamy do zapłaty za to, że bezdomne psy i koty miały w grudniu ciepło w boksach, za to, że gotowaliśmy psiaką ciepłą zupę, za to, że ogrzewaliśmy schroniskowy szpital. Rachunek jest za miniony miesiąc. Nasze środki na rok 2020 już dawno się skończyły. Czytamy na profilu schroniska. Każdy chętny może pomóc schronisku i jego podopiecznym, wpłacając pieniądze poprzez portal pomagam.pl, wpisując nazwę zbiórki Ogrzewanie dla bezdomniaków. W ciągu kilku dni mieszkańcy regionów płacili już na ten cel prawie 47. Siedem tysięcy złotych. Pieniądze przeznaczone będą również na opłaty za ogrzewanie w kolejnych zimowych miesiącach.